partnerami podczas realizacji materiałów filmowych są www.railyshop.pl, Tiger Chrome www.chromuj.pl, Olaf Motorsport opony wyścigowe www.slickytires.pl, ekstrafelgi.pl oraz comeonboard.pl. Samochód jest w zasadzie ten sam, tylko był rozebrany do ostatniej śrubki, złożony jeszcze raz. Doszło parę gadżetów, jest poprawiony. Czy nowy? Nie wiem. Mam nadzieję, że zdecydowanie bardziej niezawodny, nieco szybszy. Samochód na wygrywanie. Na wygrywanie bez konkurencji nie cieszy i ta podwójna wygrana się nie zostawiła. Pewnie nie dosyć, bo nie było Mariusza Steca, choć wyniki były bardzo dobre. Jutro Mariusz jest najliczniejsze grono zawodników, jakie kiedykolwiek było w wyścigach górskich, więc naprawdę jest szansa na sprawdzenie się w prawdziwie bojowych warunkach. Pojawił się nowy sponsor na samochodzie. To jest czarna siła, ten mój karbonowy pocisk, ten napój energetyczny też ma wielki potencjał i wielką energię, więc myślę, że pasują do siebie. Tomek, jutro jedziemy od samego rana, na pewno będzie ciekawie, jeśli będzie pogoda. Ja tutaj jeździłem już w deszczu i byłem na pudle w deszczu, nawet Enko, jak się Ultraledgera zepsuła, więc mimo stwierdzenia Mariusza Steca, że czekam na słoneczną pogodę, ja lubię jeździć w deszczu. Może jutro wolałbym faktycznie, debiutując w samochodzie ze skrzynią biegów, której jeszcze do końca nie poskromiłem, wolałbym, żeby było sucho, ale jeżeli będzie padało, okej, będzie byle padało dla wszystkich, prawda, bo to jest loteria i czasem jest tak, że jeden zawodnik jedzie po suchym, reszta jedzie po mokrym lub odwrotnie i to wypacza rywalizację. Natomiast jeżeli będą warunki stabilne, to okej, jakie by nie były, mnie to nie przeraża.